Dziękuję bardzo Łukaszowi za zaproszenie, a wszystkim Państwu za przybycie i za okazane zainteresowanie. Jako że temat mojego wystąpienia brzmi, czym szkoła austriacka nie jest, to prawdopodobnie powinienem zacząć od powiedzenia paru słów na temat tego, dlaczego w ogóle zdecydowałem się na tego rodzaju formułę. A coś przestało działać? Świeci się? Raz. Dlaczego zdecydowałem się na tego rodzaju formułę negatywną? Negatywną oczywiście nie w tym sensie, że mam zamiar negatywnie oceniać to zjawisko intelektualne. Coś ten mikrofon się wyłącza, także zdam się może na siłę swojego głosu. Czy wszyscy się słyszymy dobrze? Tak. Także na początku parę słów na temat tego, dlaczego się w ogóle zdecydowałem na taką formułę negatywną, to znaczy formułę nie negatywnie oceniającą zjawisko intelektualne, jakim jest szkoła austriacka, no ale starającą się opisać to zjawisko od nieco innej strony, nie przez pryzmat tego, czym ono jest, ale przez pryzmat tego, czym ono nie jest. No i trzy są takie główne powody tej mojej decyzji. Po pierwsze dlatego, że mam wrażenie, że już dosyć dużo się wystąpień odbyło na temat tego, czym szkoła austriacka jest. A że żyjemy w dobie internetu, no to dodatkowo wiele z tych nagrań już zostało umieszczonych w internecie, one są tam dostępne. Poza tym istnieje cała masa artykułów, w tym artykułów dostępnych w języku polskim, które tego rodzaju opis podstaw szkoły austriackiej zawierają. Więc doszedłem do wniosku, że prezentowanie kolejnego wystąpienia w takiej konkretnej formule byłoby dublowaniem niepotrzebnym czegoś, co już w wystarczającej ilości zdecydowanie istnieje. Więc to jest pierwszy powód. Drugi powód jest taki, że ja wychodzę z założenia, że na zasadzie kontrastu można w sposób bardzo skuteczny opisywać dane zjawiska, porównując je ze zjawiskami im przeciwnymi. Nawet jest na przykład taki bardzo znany przykład w obrębie właśnie szkoły austriackiej, nie wiem czy Państwu znany, tak zwana gospodarka jednostajnie funkcjonująca. To jest taki scenariusz, w którym wyobrażamy sobie, że zanika zupełnie zjawisko niepewności przyszłości i zadajemy sobie pytanie, jakie byłyby skutki tego rodzaju zjawiska. No i Austriacy dochodzą do wniosku, że w tego rodzaju świecie nie byłoby miejsca na zjawisko przedsiębiorczości, nie istniałoby tam zjawisko zysków. I z tego wywodzimy wniosek, że tak naprawdę zjawisko zysków w naszym świecie, w którym oczywiście margines niepewności jest bardzo duży, jest spowodowane tym, że niektóre osoby zwane przedsiębiorcami są w stanie tę niepewną przyszłość w sposób wyjątkowo sprawny przewidywać. Także widzimy tutaj, że konstruowanie takich różnych hipotetycznych scenariuszy, w obrębie których z pewnymi cechami opisywanego zjawiska nie mamy do czynienia, jest, czy przynajmniej bywa, bardzo skutecznym sposobem na opisanie tego, czym dane zjawisko jest. Także wydaje mi się, że ta zasada kontrastów tutaj do pewnego stopnia inspirowała moją decyzję. Najlepiej jesteśmy w stanie się dowiedzieć, czym jest piękno, jeśli się zetkniemy z pewnymi przykładami brzydoty. Jesteśmy w stanie się dowiedzieć i zrozumieć, czym jest prawda, jeśli się spotkamy parokrotnie ze zjawiskiem fałszu. I tak samo tutaj wydaje mi się, że lepiej zrozumiemy esencję austriackiej szkoły ekonomii, jeśli w sposób bezpośredni porozmawiamy sobie na temat tego, czym ona nie jest, a czym niekiedy wydaje się być. I to tutaj bym przeszedł do trzeciego głównego powodu, który motywował przyjęcie tego właśnie ujęcia szkoły austriackiej w ramach tej mojej prezentacji, a mianowicie to jest powód następujący. Ja mam wrażenie, że austriacka szkoła ekonomii jest tradycją, która zyskuje na popularności, natomiast to jest zawsze i wielkim błogosławieństwem dla dowolnej idei czy dla dowolnej tradycji intelektualnej, no ale stwarza też zawsze dla niej pewne wyzwanie, bo im się dana tradycja intelektualna robi popularniejsza, zwłaszcza w takiej wersji nieco uproszczonej na potrzeby niekoniecznie specjalisty, tylko tak zwanego inteligentnego laika, no to często w ramach takiego procesu powstaje też wiele karykatur danej tradycji intelektualnej czy pewnych wersji nadmiernie uproszczonych, na które można się natknąć, no na przykład
czy to w internecie, czy to w co gorszej jakości artykułach popularno-naukowych, czy nawet w co gorszej jakości artykułach, które mają jakieś aspiracje naukowe. Więc wydaje mi się, że tego rodzaju prezentacja może się przydać po to, ażeby tego rodzaju karykaturalne wersje tych idei, które chcę omawiać, odkłamać nieco. Więc chciałbym skupić się w tej swojej prezentacji na kilku właśnie takich nieco karykaturalnych, błędnych, nadmiernie uproszczonych wyobrażeniach na temat tego, czym jest Austriacka Szkoła Ekonomii. Więc może na początku pierwsze tego rodzaju błędne i nadmiernie uproszczone wyobrażenie. Często się mówi, że Austriacka Szkoła Ekonomii to jest szkoła wolnorynkowa, albo się czasem nawet mówi, że to jest najbardziej konsekwentnie wolnorynkowa ze wszystkich szkół ekonomicznych, czy ze wszystkich tradycji myślenia na temat ekonomii. Mówi się czasem, że na przykład szkoła chicagowska też jest wolnorynkowa, ale szkoła austriacka jest znacznie bardziej konsekwentnie wolnorynkowa, bo na przykład uwzględnia też kwestie pieniądza, produkcji pieniądza, czasem też produkcji takich dóbr jak bezpieczeństwo, sądownictwo i tak dalej. I myślę, że to trzeba zawsze odkłamywać po to, aby nie mieszać tak zwanego porządku pozytywnego z porządkiem normatywnym. Żadna szanująca się ekonomia nie powinna być traktowana jako dziedzina wiedzy, która formułuje jakiekolwiek sądy wartościujące, czyli opowiada się wprost za jakimikolwiek wartościami, takimi jak w tym przypadku wolność, wolna przedsiębiorczość i tak dalej. Co nie zmienia faktu, że istnieje dosyć spora korelacja pomiędzy przedstawicielami Austriackiej Szkoły Ekonomii i zwolennikami wolnej przedsiębiorczości, czy też różnego rodzaju rozwiązań, które można by określić mianem rozwiązań wolnorynkowych. No ale to jest tylko korelacja, to nie jest ścisła zależność przyczynowa, dlatego że z jednej strony mamy do czynienia z wieloma przedstawicielami czy zwolennikami rozwiązań wolnorynkowych, którzy sami by siebie nie określali mianem zwolenników szkoły austriackiej, na przykład wspomniani już wcześniej zwolennicy szkoły chicagowskiej nie byliby kimś takim, a z drugiej strony można też sobie wyobrazić sytuację, w której ktoś rozumie w dużym stopniu główne idee szkoły austriackiej, ich metody analityczne i tak dalej, a mimo to wcale niekoniecznie się musi, z różnych względów, o których powiem nieco więcej za chwilę, niekoniecznie musi się przychylać do rozwiązań wolnorynkowych. Także trzeba mieć świadomość tego, że nie tylko szkoła austriacka, ale w zasadzie każda rzetelna szkoła ekonomiczna jest wolna od wartościowania, to znaczy ona bada zjawiska gospodarcze, ale nie ocenia rezultatów tych zjawisk gospodarczych, ani też nie ocenia różnych rozwiązań czy metod, które miałyby mieć na celu doprowadzenie do pewnych konkretnych rezultatów. I w tym sensie wszystkie jej sądy są sądami warunkowymi. A więc można na przykład powiedzieć o szkole austriackiej, że ona formułuje taki wniosek. Jeśli zależy komuś na zaistnieniu tego rodzaju zjawisk, jak dobrobyt społeczny, czy też zwiększenie fizycznej produktywności pracy, czy też zwiększenie skali przedsiębiorczej innowacyjności, no to tego rodzaju osoba, czy tego rodzaju społeczeństwo musi najpierw doprowadzić do zaistnienia pewnych zjawisk natury instytucjonalnej, to znaczy na przykład swobodnie kształtującego się systemu cenowego, albo solidnie chronionych praw własności, albo stabilnego pieniądza, to znaczy takiego pieniądza, który umożliwia dokonywanie rachunku ekonomicznego, takiego pieniądza, który jest niepodatny na manipulacje polityczne. A to z kolei wymaga pewnych zjawisk kulturowych, takich na przykład jak bezwarunkowy szacunek dla wolności osobistej, własności prywatnej, swobody działania, swobody zrzeszania się, swobodnej wymiany dóbr i usług i tak dalej. Ale proszę zauważyć, że na początku tego całego sformułowania było jeśli ci zależy na osiągnięciu tych zjawisk, na zaistnieniu tych zjawisk, jak czy to zwiększający się dobrobyt społeczny, czy to zwiększająca się innowacyjność i tak dalej. Ktoś mógłby tutaj w tym momencie powiedzieć, że to jest pewnego rodzaju kokieteria, no bo jak ktokolwiek mógłby być przeciwko takim zjawiskom jak
dobrobyt społeczny albo gospodarcza innowacyjność. W związku z tym, jeśli ktoś rozumie to całe następstwo, cały ten ciąg przyczynowy, który zawiera te zjawiska kulturowe, instytucjonalne i tak dalej, no to trudno by było, żeby ktoś, kto akceptuje tego rodzaju analizę, nie wartościował też pozytywnie tych wniosków, które się z niej wyłaniają. No ale tutaj znowu mamy do czynienia z tym istotnym rozróżnieniem na opis pewnych zjawisk gospodarczych, a ocenianie tych zjawisk gospodarczych. Możemy sobie przecież wyobrazić kogoś, komu może wcale niekoniecznie zależeć na dobrobycie społecznym. Możemy sobie wyobrazić kogoś, kto jest motywowany no, jakimś zazdrością albo resentymentami. To byłby ktoś, kto woli, żeby wszyscy byli równie biedni, niż żeby doszło do sytuacji, w której ja jestem nieco bogatszy, ale mój sąsiad na przykład staje się 10 razy bogatszy. To ktoś taki mógłby być jak gdyby osobą akceptującą prawdziwość tej analizy austriackiej szkoły ekonomii, ale wcale nie sprzyjającej implementacji tej analizy właśnie z uwagi na to, że jego poczucie no, jakiejś niesprawiedliwości czy urażonego jakiegoś ego, jakiegoś kompleksu niższości w momencie, gdyby ten dobrobyt społeczny rósł, ale w sposób nierównomierny, no to by mu ewentualnie mogło uniemożliwić podpisanie się pod tymi wartościami, akceptacja dla których, które w tak zupełnie naturalny sposób zdaje się wypływać z akceptacji dla takiej analizy austriackiej. Albo możemy też sobie wyobrazić kogoś, dla którego władza czy też kontrola nad społeczeństwem jest celem samym w sobie. No i jeśli ktoś taki wychodzi z całkiem zresztą rozsądnego założenia, że znacznie łatwiej jest sprawować władzę czy też kontrolę nad społeczeństwem zabiedzonym niż nad społeczeństwem bogatym, to ta osoba też mogła być nie do końca przychylna tego rodzaju wartościom, jakimi są dobrobyt społeczny, nawet jeśli by się zgadzał, że dobrobyt społeczny wynika właśnie z tych czynników, które są w stanie zidentyfikować Austriacy. Także na tej podstawie starałem się zilustrować fakt, że no istnieje tutaj bardzo zasadnicza różnica pomiędzy kilkoma porządkami. Porządkiem pozytywnym i porządkiem normatywnym, porządkiem ekonomicznym, a porządkiem etycznym. I o ile rzeczywiście silna jest korelacja pomiędzy tymi, którzy akceptują analizę w wykonaniu szkoły austriackiej i zgadzają się, że słuszna jest implementacja rozmaitych rozwiązań, które szkoła austriacka opisuje po to, żeby dobrobyt społeczny zmaksymalizować, no to jednak oczywiście każdy może tą wartość, jaką jest dobrobyt społeczny, różnie oceniać. Jest też takie podejście etyczne właśnie, które mówi, że no, istotą podejmowania słusznych działań jest wywiązywanie się z pewnego rodzaju obowiązków. No i teraz, jeśli ktoś na przykład by wyszedł z takiego założenia, że obowiązkiem każdego szanującego się społeczeństwa jest stworzyć sprawnie działającą gospodarkę socjalistyczną, no to ktoś by mógł powiedzieć, że tutaj znowu szkoła austriacka znajduje zastosowanie, no bo w obrębie szkoły austriackiej mamy na przykład do czynienia z takim stosunkowo słynnym stwierdzeniem, że nie jest w stanie funkcjonować nic takiego jak racjonalnie alokująca zasoby gospodarka socjalistyczna, no dlatego, że w obrębie tego rodzaju gospodarki nie są w stanie w sposób swobodny kształtować się ceny, w związku z tym niemożliwe staje się porównywanie kosztów alternatywnych, wykorzystania różnych czynników produkcji i tak dalej, w związku z tym to nie jest w stanie w sposób racjonalny funkcjonować. I wtedy znowu można by zasugerować, że tym samym szkoła austriacka dowodzi, że w niczyim obowiązku nie może znajdować się zbudowanie sprawnie funkcjonującej gospodarki socjalistycznej, dlatego że nie da się czegoś takiego skonstruować, a taką dosyć elementarną zasadą tej etyki opartej na obowiązkowości jest stwierdzenie, że prawdziwe obowiązki to tylko takie, z których można się wywiązywać. A tutaj mielibyśmy do czynienia ze zidentyfikowaniem pewnego obowiązku, no z którego wywiązać się nie da, bo istnieją pewnego rodzaju logiczne sprzeczności czy logiczne niemożliwości zawarte w próbach wywiązywania się z tego rodzaju obowiązku. Także można by tutaj powiedzieć, że o ile
ekonomia nie jest i nie powinna być w żadnym stopniu etyką, nie powinna opowiadać się za tymi bądź innymi wartościami, to niemniej jest w stanie ona służyć jako pewna dosyć istotna nauka pomocnicza, która pozwala nam na przykład skrytykować pewne dążenia właśnie etyczne jako niemożliwe do zrealizowania. No a jako, że nie można uznać za etycznie słuszną próbę realizacji czegoś, czego zrealizować się nie da, to analiza ekonomiczna znajduje tutaj pewne zastosowanie. Innymi słowy można powiedzieć, że zarówno ekonomia austriacka, jak i każda inna rzetelna ekonomia jest nauką wolną od wartościowania, ale to nie znaczy, że nie znajduje zastosowania w analizie posiłkującej się wartościami. To jest dosyć subtelne rozróżnienie, ale myślę, że właśnie warto o nim pamiętać po to, żeby zbyt łatwo takiego sloganu nie akceptować, że na przykład ta lub inna szkoła ekonomiczna, na przykład szkoła austriacka, jest szkołą wolnorynkową. To znaczy warto o tym pamiętać po to, żeby nie ulec wrażeniu, że konkretne szkoły ekonomiczne są jedynie ideologicznymi podbudowami pewnych, no, pewnych celów, czy to politycznych, czy to społecznych. Tak nie jest i o tym warto pamiętać. To jest pierwsza rzecz, to jest pierwszy taki błędny stereotyp, który jest łączony ze szkołą austriacką. Drugi taki stereotyp, który też często się pojawia, to jest stereotyp mówiący, że szkoła austriacka to jest szkoła inwestowania w kruszce, w metale szlachetne. I tutaj można by powiedzieć, że no, zasadniczo czym innym zupełnie jest analiza ekonomiczna, a czym innym jest analiza inwestycyjna. I tutaj znowu nie powinno się mieszać tych dwóch porządków. I w odniesieniu konkretnie do szkoły austriackiej można to zilustrować w ten sposób. Otóż szkoła austriacka ma swoją teorię pieniądza. Wedle austriackiej teorii pieniądza pieniądz jest narzędziem, które spełnia pewne konkretne cechy, ma swoje konkretne role. No, umożliwia nam w łatwiejszy sposób koordynować różne transakcje, umożliwia nam dokonywać rachunku ekonomicznego, czyli umożliwia różnym transakcjom gospodarczym przyjmowanie takiej ilościowo ścisłej formy. No i po to, żeby pieniądz mógł te wszystkie funkcje spełniać, no to to dobro, które się pieniądzem stanie, musi wykazywać pewne konkretne cechy, czyli na przykład musi być łatwo rozpoznawalne, musi być trwałe, musi być jednorodne, musi być odpowiednio rzadkie i tak dalej, i tak dalej. I też musi zachowywać w miarę stałą wartość w czasie. Natomiast austriacka teoria przedsiębiorczości, której częścią byłaby teoria inwestowania, tego, co sprawia, że dane dobro jest interesujące pod względem inwestycyjnym, no mówi coś zgoła przeciwnego. Bo jak już wcześniej wspomniałem na początku swojej prezentacji, w rozumieniu austriackim przedsiębiorca to jest ktoś, kto potrafi lepiej od innych przewidywać niepewną przyszłość. To jest osoba, która patrzy na to samo, co inni, ale widzi coś innego i różni się od innych pod względem swoich wyobrażeń na temat tego, jak się różne procesy gospodarcze rozwiną, jaka będzie przyszła konfiguracja czynników produkcji, potrzeb konsumenckich i tak dalej. I w związku z tym, jeśli ktoś inwestuje w dane aktywo, no to musi wyjść z założenia, że ono jest w danym momencie niedoszacowane, niedowartościowane. Musi oczekiwać, że w pewnym przyszłym momencie no to aktywo będzie już miało wyższą wartość. I teraz jak to się ma do tej kwestii inwestowania w kruszce, czy na przykład w złoto? I Austriacy słusznie zauważają, że te wszystkie cechy, które ja wcześniej wymieniłem, historycznie rzecz biorąc, spełniało rzeczywiście przez większą część historii złoto, bo złoto było i łatwo rozpoznawalne, i stosunkowo trwałe, i jednorodne, i rzadkie, i tak dalej, i tak dalej. I nie tak często zdarzało się odkrywanie nowych żył złota, więc ono też zachowywało stałą wartość w czasie. No i w związku z tym było to przez większą część historii atrakcyjne aktywo monetarne. To było coś, co było atrakcyjne w swojej roli pieniężnej. Ale teraz z drugiej strony z tego się wyłania taki wniosek, że jeśli coś jest atrakcyjne jako aktywo monetarne, no to tym samym nie może być atrakcyjne jako aktywo inwestycyjne, bo jako pieniądz to powinno w miarę stałą wartość w czasie zachowywać, natomiast jako aktywo inwestycyjne powinno tę swoją wartość w czasie zmieniać.
Więc jeśli ktoś liczy na to, że na przykład złoto z czasem mocno zdrożeje, to trudno, żeby traktował złoto, to znaczy trudno, żeby ten jego wniosek był motywowany tym, że złoto było przez dużą część historii atrakcyjne jako aktywo monetarne. Także trudno jest w tym kontekście powołać się na austriacką teorię pieniądza, mówiąc na przykład, że złoto jest atrakcyjnym aktywem inwestycyjnym no w tym świecie, w którym żyjemy, w którym mamy już do czynienia już nie z tak zwanymi pieniędzmi towarowymi, tylko pieniędzmi dekretowanymi, politycznie sterowanymi. To się kłóci jakoś z kolei z tą austriacką teorią inwestycyjną, bo albo liczysz, że coś będzie w przyszłości powrócić do łaski jako aktywo monetarne i tym samym się będzie liczyło, że to będzie zachowywało stałą wartość w czasie, no albo się oczekuje, że coś będzie atrakcyjnym aktywem inwestycyjnym i w związku z tym wartość w czasie tego aktywa będzie się zmieniać. No i widać tutaj pewnego rodzaju niekompatybilność, w związku z czym trudno twierdzić, że ze znajomości teorii szkoły austriackiej można wywieść taki wniosek, że metale szlachetne są zawsze i wszędzie atrakcyjnym aktywem inwestycyjnym. Poza tym można też powiedzieć w tym kontekście coś więcej na temat ogólnie rzecz biorąc tej dziedziny wiedzy, jaką jest ekonomia, czy tego zjawiska, jakim jest analiza ekonomiczna, a takiego zjawiska, jakim jest analiza inwestycyjna. Otóż metodologia szkoły austriackiej ma to do siebie, że szkoła ta formułuje pewne prawa ekonomiczne, ale te prawa ekonomiczne traktuje jako coś, co obowiązuje zawsze i wszędzie, ale tylko w wymiarze jakościowym. No, jest być może Państwu znane na przykład prawo tak zwanej malejącej użyteczności krańcowej, które mówi, że jeśli mamy pewien jednorodny zbiór jednostek, no to każda kolejna z tych jednostek będzie zaspokajała mniej pilną potrzebę. No to jest taka zależność jakościowa. Natomiast nie wiemy, w jakim stopniu każda kolejna jednostka będzie w mniejszym stopniu zaspokajała daną potrzebę. No nie mamy tutaj do czynienia z żadnymi ściśle ilościowymi zależnościami. I podobnie, szkoła austriacka ma swoją teorię cykli koniunkturalnych. Mówi na przykład, że nie chcę tutaj wchodzić w szczegóły, ale mówi, że manipulowanie stopą procentową, czy zbijanie stopy procentowej poniżej tak zwanego poziomu naturalnego, on może wywołać pewne zniekształcenia kapitałowej struktury produkcji, wskutek czego tego rodzaju manipulacje stopą procentową wywołują cykle koniunkturalne, to znaczy wywołują takie zjawiska, że najpierw mamy do czynienia z sztucznym boomem, po którym przychodzi dosyć spektakularna recesja. I znowu to jest pewnego rodzaju logiczne prawo, no ale ono przyjmuje taką formę jakościową. Natomiast nie ma ono tego rodzaju wartości prognostycznej, no, która pozwala nam wydedukować, kiedy konkretnie ten kryzys nastąpi. Albo jak silny ten kryzys będzie, jak długo będzie się na przykład przedłużało ten okres sztucznego boomu, zanim po nim nastąpi okres recesji. I to jest, jak gdyby świadomość tego musi być bardzo ważna, bo na przykład inwestor albo spekulant na rynku to jest właśnie ktoś, kogo w stosunkowo niewielkim stopniu czy w stosunkowo mniejszym stopniu interesują te takie jakościowe zależności pomiędzy różnymi zjawiskami gospodarczymi, a w większym stopniu go interesują zależności ilościowe. On właśnie jest kimś, kto jest zainteresowany tym, kiedy konkretnie kryzys wybuchnie, po to, żeby na przykład mógł tak zwane krótkie pozycje zająć w odpowiednim momencie. Bo jeśli on ma świadomość, że jakieś tam wykoślawienie kapitałowej struktury produkcji miało miejsce, ale nie wie, kiedy ono jak gdyby przełoży się na recesję, nie wie, kiedy dojdzie do nagłego upłynniania wszystkich tych błędnych inwestycji, no to on może grać na zniżkę, na powiedzmy na indeksach giełdowych, a potem może czekać przez 10 lat, aż ten kryzys się zmaterializuje. W międzyczasie może się zniechęcić, po tych 10 latach może zamknąć swoją pozycję, a potem może się okazać, że kryzys właśnie wtedy wybuchnie, no i wtedy taki spekulant będzie sobie kolokwialnie rzecz ujmując dwa razy pluł w brodę.
Także dla niego ten wymiar ilościowy, bardzo ścisłego umiejscowiania konkretnych wydarzeń gospodarczych w czasie jest dużo istotniejszy niż zrozumienie pewnych logicznych zależności pomiędzy zjawiskami gospodarczymi na tym poziomie czysto logicznym i jakościowym. Stąd można wysunąć pewne ogólne zastrzeżenia wobec takiej sugestii, że znajomość jakiejkolwiek teorii ekonomicznej, czy to austriackiej, czy jakiejś innej, daje jakąś szczególną przewagę konkurencyjną, jeśli chodzi o inwestowanie na rynku, czy spekulowanie na rynku, bo ja do tej pory mówiłem o spekulantach, natomiast jeśli chcemy rozróżnić na spekulantów i inwestorów, no to z kolei moglibyśmy powiedzieć, że inwestor to jest ktoś, kogo przewaga konkurencyjna polega na tym, że on jest w stanie takie aktywa zidentyfikować i tego rodzaju transakcji dokonać, które w gruncie rzeczy będą niezależne od jakichś makroekonomicznych fluktuacji, od jakichś cykli boomu i bustu, jakichś cykli koniunkturalnych, no bo na tym właśnie polega umiejętność mądrego inwestowania. Możemy, zależy nam, żeby zidentyfikować jakąś wartość fundamentalną i w gruncie rzeczy nie interesuje nas, co tam się będzie działo w sferze monetarnej, jak tam będzie się przedstawiała ta kapitałowa struktura produkcji, jakie tam sztormy będą się przetaczały przez gospodarkę, bo mądra inwestycja właśnie polega na tym, żeby się móc tymi wszystkimi rzeczami nie przejmować. To nie są rzeczy, które mogą wpłynąć na jakąś tam długoterminową wartość fundamentalną aktywa, w które my możemy zdecydować się zainwestować. Także z kolei z punktu widzenia spekulanta można by powiedzieć, że wiedza ekonomiczna jest niewystarczająca, zwłaszcza jeśli przyjmiemy, że, a tak uważa szkoła austriacka, wiedza ekonomiczna jest wiedzą jakościową i logiczną, a nie ilościową i w ścisły sposób kwantyfikowalną, czy możliwą do odniesienia do jakichś bardzo szczegółowych okoliczności z miejsca i czasu. Więc dla spekulanta giełdowego wiedza ekonomiczna byłaby niewystarczająca, natomiast dla inwestora długoterminowego mogłaby się okazać niekonieczna, no bo inwestor długoterminowy to jest ktoś, kogo w tym konkretnym przypadku nie obchodziłyby jakieś tam cykliczne fluktuacje. Właśnie na tym polega mądre inwestowanie, że tego rodzaju cyklicznymi fluktuacjami możemy się nie przejmować, bo jesteśmy w stanie zidentyfikować jakieś takie fundamentalne wartości, które się tymi cyklami przejmować nie muszą. Niemniej jednak, bo znowu tutaj chciałbym taką zbilansowaną, zniuansowaną raczej wizję zależności pomiędzy austriacką szkołą ekonomii a szeroko rozumianymi kwestiami inwestycyjnymi przedstawić. Niemniej jednak może być tak, że jakąś marginalną przewagę konkurencyjną tego rodzaju wiedza nam może oferować. Bo jeśli na przykład wrócimy do tej teorii pieniądza, o której ja mówiłem, gdzie złoto czy jakiś tam pieniądz towarowy historycznie rzecz biorąc bardzo dobrze spełniało swoją rolę monetarną, to zwolennik austriackiej teorii pieniądza mógłby powiedzieć, że obecnie istnieje na rynku jakaś luka w tym zakresie. Mamy te pieniądze tak zwane dekretowe, politycznie sterowane, no ale właśnie one są poddane różnym politycznym naciskom, one są poddane presjom inflacyjnym, one mogą jak gdyby posługiwanie się nimi może być związane z różnymi trudnościami natury obrachunkowej i tak dalej. Mogą się pojawiać wskutek ekspansji kredytowej tego rodzaju pieniędzy, cykle koniunkturalne i tak dalej, więc jest jakaś luka, którą musi coś wypełnić. No i niektórzy bardzo sprytni innowatorzy, być może właśnie pod względem swojej znajomości, czy pod wpływem swojej znajomości austriackiej teorii pieniądza, doszli do wniosku, że warto tę lukę wypełnić, warto stworzyć jakieś innowacje, które być może kiedyś w przyszłości będą w stanie spełniać rolę substytutu jakiegoś tych istniejących pieniędzy dekretowych, politycznie sterowanych. No i na przykład można zasugerować, że twórcy rozmaitych kryptowalut z Bitcoinem na czele, znanym być może Państwu, byli tego rodzaju innowatorami, no i stworzyli coś, co z jednej strony niby jest wirtualne, ale z drugiej strony jest oparte na takich algorytmach, które zdają się
odtwarzać czy zachowywać tą cechę rzadkości, którą wykazywało na przykład złoto. No przecież te tak zwane bitcoiny też się, metaforycznie rzecz ujmując, wykopywało. Tam były osoby, które całe serwerownie dedykowały tylko po to, żeby tam jakieś algorytmiczne zagadki rozwiązywać i dzięki temu gromadzić dodatkowe jednostki tego bitcoina. I w związku z tym niektórzy teoretycy monetarni mówili o tym bitcoinie, że to jest tak zwany syntetyczny pieniądz towarowy. I teraz warto zwrócić uwagę, jeśli ktoś był zaznajomiony z austriacką teorią pieniądza i odpowiednio wcześnie, tych 8 czy 9 lat temu, zidentyfikował tą innowację, bo właśnie wtedy mniej więcej ten protokół Bitcoina został uruchomiony, jeśli ktoś się okazał tym tak zwanym early adopterem, kimś, kto się wcześniej zaangażował w kopanie tego Bitcoina, czy skupowanie go już potem, kiedy funkcjonowały giełdy bitcoinowe. Właśnie mając na uwadze to, że ten Bitcoin może w przyszłości ewentualnie wypełniać pewną lukę na rynku produkcji pieniądza, to taki ktoś mógł świetnie zarobić, bo przecież zwroty, które przyniósł ten Bitcoin na przestrzeni ostatnich właśnie 8 czy 9 lat były zupełnie astronomiczne, zupełnie nieporównywalne ze zwrotami, które przynosiły jakiekolwiek inne, bardziej tradycyjne aktywa. Więc oczywiście tutaj znowu mamy do czynienia z tą wiedzą taką związaną ze szczegółowymi okolicznościami miejsca i czasu. Ktoś musiał mieć pewną też wiedzę techniczną, musiał mieć wystarczającą pewność, że to przedsięwzięcie, ten projekt, któremu było na imię Bitcoin, jest na tyle profesjonalnie zorganizowany, na tyle profesjonalnie tworzony, że stoi za tym odpowiednio profesjonalny zespół, no że to nie imploduje bardzo szybko i nie zniknie z kart dziejów, z kart historii monetarnej. Ale do tego warunku, czy do tego rodzaju wiedzy, no taka osoba musiała jednak dołożyć jakąś wiedzę związaną z austriacką teorią pieniądza. Więc tutaj widzimy, że w pewnych konkretnych okolicznościach, w pewnych konkretnych warunkach tego rodzaju wiedza może się przydać. Ważne tylko, żeby jak gdyby znać jej ograniczenia, żeby wiedzieć, że w świecie inwestycyjnym wiedza ekonomiczna jest wiedzą pomocniczą, natomiast z całą pewnością nie umożliwia identyfikacji jakichkolwiek świętych grali, które mają rzekomo nam przynieść bardzo wymierne zwroty inwestycyjne. Także tyle można na temat tej wizji szkoły austriackiej jako szkoły inwestowania kruszcowego. No nie jest to zdecydowanie szkoła inwestowania kruszcowego. Pomimo tego, że rzeczywiście identyfikuje w ramach swojej teorii pieniądza bardzo korzystne z monetarnego punktu widzenia cechy tego kruszcu, jakim było złoto. I teraz, jeśli tą wiedzę wykorzystać w taki sposób, że mamy świadomość, że powstała pewna innowacja, która na zupełnie innym poziomie, bo przecież na poziomie wirtualnym i algorytmicznym stara się odtwarzać pewne cechy pieniądza kruszcowego, to taka innowacja jest czymś interesującym, jest czymś, w co warto zainteresować. Osoby, które z tego rodzaju założeń wyszły i w ten sposób postąpiły, rzeczywiście bardzo dużo zarobiły. Także znowu trzeba mieć tutaj świadomość, że wiedza ekonomiczna w ogólności, a wiedza związana z austriacką szkołą ekonomii w szczególności, ma tutaj swoje zastosowanie, ale jest w tym świecie transakcji, czy to inwestycyjnych, czy spekulacyjnych, jedynie warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym do tego, żeby no, sprawnie na tego rodzaju rynkach się poruszać. I teraz rzecz trzecia, już ostatnia, taka mniej lub bardziej karykaturalna wersja szkoły austriackiej, z którą możemy się czasem zetknąć, czy to w internecie, czy w jakichś stosunkowo mało profesjonalnych argumentach, czy artykułach popularno-naukowych, to jest wizja szkoły austriackiej jako szkoły rewizjonizmu historycznego. Jako że ona ma pewną swoją unikatową teorię, czy to cyklu koniunkturalnego, czy to pieniądza właśnie, to ona służy rewidowaniu pewnych takich powszechnie przyjętych narracji historycznych. Pewnie ta wizja szkoły austriackiej jako szkoły rewizjonizmu historycznego się wzięła stąd, że niejaki Murray Rothbard, który był jednym z głównych przedstawicieli szkoły austriackiej w XX wieku, lubił rzeczywiście bawić się w rewizjonizm historyczny. Nawet nie tyle bawić, po prostu go uprawiać, bo Rothbard poza tym, że był ekonomistą, to też był historykiem gospodarczym i w związku z tym lubił
w takich powszechnie przyjętych narracjach historycznych wyłapywać różne stwierdzenia, z którymi się nie zgadzał i lubił wykazywać, dlaczego te stwierdzenia są niewłaściwe. I teraz znowu trzeba mieć w moim odczuciu taką bardzo zniuansowaną, zbilansowaną wizję tego, w jakim stopniu, czy to szkoła austriacka, czy dowolna w gruncie rzeczy tradycja historyczna może sprzyjać rewizjonizmowi historycznemu. No, jeśli mamy do czynienia, jeśli ktoś na przykład by próbował konstruować taką narrację historyczną, że Związek Sowiecki upadł nie z uwagi na to, że był wrogi wolności osobistej, własności prywatnej i tak dalej, tylko właśnie z tego względu, że był jeszcze za mało scentralizowany, za mało zsowietyzowany właśnie, za mało tam było centralnego sterowania i tak dalej, no to oczywiście, gdyby ktoś taką narrację historyczną próbował konstruować, to można by przy pomocy argumentów ekonomicznych, w tym również przy pomocy argumentów szkoły austriackiej, starać się tego rodzaju narrację podważyć właśnie poprzez wykazanie, że nie istniało i istnieć nie mogło nic takiego jak racjonalnie alokująca zasoby gospodarka socjalistyczna. Tyle, że tutaj, no właśnie, kryterium kluczowym byłoby to, żeby ktoś tego rodzaju narrację historyczną rzeczywiście traktował w sposób poważny, że to by była dominująca narracja historyczna. I pewnie rzeczywiście w pewnych okresach historycznych, w pewnych częściach świata, zwłaszcza tam, gdzie silne były wpływy propagandy politycznej, tego rodzaju narracja istniała. I tam rzeczywiście, gdyby jakiś taki dysydent używał narzędzi austriackiej szkoły ekonomii, żeby tą propagandę dekonstruować, żeby właśnie przekonywać, że ten cały projekt komunistyczny jest z ekonomicznego punktu widzenia skazany na porażkę, to tam można by go nazwać rewizjonistą historycznym. Z tym, że nie z uwagi na sam fakt, że on wykorzystuje pewną tradycję ekonomiczną, tylko znowu z uwagi na fakt, że wykorzystuje ją w pewnych bardzo konkretnych, bardzo precyzyjnych okolicznościach miejsca i czasu. I w związku z tym warto zdawać sobie sprawę, że o ile różnych narzędzi ekonomicznych można i czasem trzeba wykorzystywać po to, żeby zrewidować pewne powszechnie akceptowalne, a błędne poglądy historyczne, o tyle nie należałoby żadnej tradycji ekonomicznej, w tym również tradycji szkoły austriackiej, utożsamiać w jakiś sposób ścisły z próbami dokonywania tego rodzaju rewizji. To jest pewien cel zewnętrzny, któremu może służyć wykorzystywanie pewnych narzędzi ekonomicznych, ale nie musi. I też jeszcze jedna kwestia, to jest to, że z tą kwestią rewizjonizmu historycznego wiąże się często doszukiwanie się pewnego rodzaju spisków. Rewizjonizm historyczny często jest związany z szukaniem tak zwanych teorii spiskowych. I też to jest kwestia z pewnego specyficznego temperamentu. Po prostu pewne osoby, które badają historię, lubią się doszukiwać różnego rodzaju spisków historycznych, no bo uważają, że to jest interesujące, że oni się w tym momencie odnajdują w roli pewnego rodzaju śledczych, którzy próbują do pewnych ukrytych zakamarków czy do ukrytych pokładów historii dotrzeć. I niestety jest tak, że pewne osoby, które odczuwają sympatię wobec narzędzi austriackiej szkoły ekonomii, twierdzą, że ona właśnie w sposób szczególnie umiejętny pozwala na wyławianie różnego rodzaju spisków historycznych. I z tym też chciałbym w tym swoim wystąpieniu polemizować. Ale skąd się bierze to przeświadczenie, skąd się bierze ta sympatia czy ta korelacja pomiędzy niektórymi przynajmniej sympatykami narzędzi austriackiej szkoły ekonomicznej, a dopatrywaniem się w historii rozmaitych spisków, na przykład związanych z, bo to się często tak mówi, związanych z powoływaniem do istnienia tych instytucji, jakimi były banki centralne. No, austriacka szkoła ekonomii podkreśla często, że banki centralne są tymi instytucjami, które odgrywały kluczową rolę w generowaniu cykli koniunkturalnych właśnie poprzez manipulacje stopami procentowymi i poprzez wykoślawianie kapitałowej struktury produkcji, poprzez te manipulacje. Ale znowu trzeba zdać sobie sprawę, że tutaj ekonomiczna analiza się kończy, natomiast nie pozwala nam ona na dobrą sprawę nic powiedzieć na temat motywacji tych osób, które były odpowiedzialne za powoływanie do istnienia tych instytucji, jakimi banki centralne są. No, bo oczywiście można sobie dopowiedzieć, że jako że instytucje te sprzyjały
jeśli się zgodzimy z tą analizą austriacką, jeśli przyjmiemy, że instytucje banków centralnych sprzyjały generowaniu cykli koniunkturalnych, no to oczywiście tutaj rodzi się naturalne podejrzenie, że może pewne grupy interesu starały się wzbogacić inne grupy interesu, bo wiadomo, że jeśli ktoś odpowiednio wcześnie, na wczesnym etapie cyklu koniunkturalnego dokona pewnych inwestycji i odpowiednio wcześnie je zamknie, to zyska, podczas gdy wszyscy pozostali stracą, jeśli będą wystarczająco długo czekać, aż ten cykl się obróci i przyjdzie faza recesji. Ale z drugiej strony też można sobie wyobrazić, że rzeczywiście były pewne osoby, które ufały w to, że przy pomocy tych instytucji, jakimi są banki centralne, są oni w stanie w sposób jakiś naukowo precyzyjny i efektywny sterować, czy to stopami procentowymi, czy to podażą pieniądza, i w ten sposób pewne procesy gospodarcze stabilizować i tym samym zapobiegać recesjom. Innymi słowy, różnie można interpretować motywacje tych osób, które historycznie rzecz biorąc były odpowiedzialne za powstanie banków centralnych. Różnie można interpretować te procesy historyczne i idące za nimi motywacje, których punktem kulminacyjnym było powstanie tego rodzaju instytucji. Natomiast trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że ocenianie tego rodzaju motywacji, czy doszukiwanie się tego rodzaju motywacji, to już nie jest analiza ekonomiczna, to jest analiza psychologiczna albo socjologiczna, i w związku z tym, nawet jeśli ktoś by był w stanie wykazać, a są pewne osoby, które starały się tego rodzaju rzeczy wykazać, że na przykład powołanie amerykańskiego banku centralnego w 1913 roku to było wydarzenie, które się odbyło pod egidą czy to wielkiej finansjery, czy to jakichś rodów bankierskich i tak dalej, po to, żeby móc właśnie łatwo dokonywać pewnego rodzaju inflacyjnych redystrybucji. Jest na przykład taka książka pod tytułem The Creature from Jekyll Island, gdzie autor stara się tego rodzaju, no było nie było, teorię spiskową konstruować, właśnie podpierając się przy tym narzędziami austriackiej szkoły ekonomii, no to trzeba mieć świadomość, że on tutaj jednak nie dokonuje analizy ekonomicznej, że on tutaj wykracza poza obszar analizy ekonomicznej i dodaje do tego pewne wątki związane czy to z biografiami konkretnych osób, czy to z psychologicznymi profilami konkretnych osób i tak dalej. Innymi słowy, ja tutaj nie chcę zajmować stanowiska w kwestii tego, ile wydarzeń gospodarczych można, a ile nie można, które procesy historyczne można, a które nie można wyjaśniać do pewnego stopnia, powołując się na rozmaite teorie spiskowe. Nie chcę w tym kontrowersyjnym temacie zabierać głosu, tylko chciałbym zaznaczyć, że nawet jeśli ktoś twierdzi, że narzędzia szkoły austriackiej umożliwiają mu zidentyfikowanie czy utożsamienie pewnych wydarzeń z takimi zdarzeniami, które częściowo zawierały w sobie elementy jakichś, powiedzmy, motywacji spiskowych, no to to już go jak gdyby wynosi poza obszar analizy ekonomicznej. To już czyni z niego jakiegoś czy to socjologa, czy to psychologa, czy to generalnie rzecz biorąc osobę, która no jednak w dużo szerszej perspektywie patrzy na wydarzenia historyczne. Często też w tym kontekście pewne osoby sympatyzujące ze szkołą austriacką powołują się na pewną dosyć znaną metaforę, którą wypracował ekonomista nazywający się Fryderyk Bastiat. To był ekonomista, który tworzył w pierwszej połowie XIX wieku, czyli jednak na długo przed tym, nim ukonstytuowała się pewna tradycja intelektualna zwana szkołą austriacką, ale czasem mówi się, że zbieżności metodologiczne czy zbieżności zainteresowań tematycznych były pomiędzy nim a przedstawicielami szkoły austriackiej na tyle duże, że można go traktować jako takiego proto-Austriaka. No i być może Państwu jest znana ta jego metafora. Bastiat opisywał często taki scenariusz zbitej szyby. Tak? On opisywał historię, w ramach której chuligan wybija szybę w piekarni. No oczywiście piekarz nad tym boleje, ale potem pojawia się jakiś sofista i mówi: nie powinieneś nad tym boleć. To, że czasami chuligani wybijają szyby, jest rzeczą słuszną i pożądaną, bo dzięki temu szklarze mają pracę i mogą wprawiać nowe szyby. No i Bastiat oczywiście zaraz jak gdyby replikuje na tą sofistykę i mówi, że oczywiście w tego rodzaju sytuacji, gdyby potem został zawezwany szklarz i wstawiłby szybę, mielibyśmy do czynienia
No z jakim, ktoś by mógł wykonać, szklarz miałby pracę do wykonania, ale ktoś inny wtedy nie miałby pracy do wykonania, no bo zawsze wstawienie okna wiąże się z pewnymi kosztami alternatywnymi. Ten piekarz zamiast korzystać z usługi szklarza i wstawiać nowe okno, mógłby na przykład może kupić sobie nowy kapelusz albo nowe buty, albo może by chciał rozbudować swoją piekarnię i w tej rozbudowanej nowej części piekarni też byłoby okno i wtedy tak czy inaczej musiałby skorzystać z pracy szklarza, żeby szybę wstawić. Także w momencie, kiedy szklarz wstawia szybę, to mamy do czynienia dokładnie z taką samą ilością pracy, z jaką mielibyśmy do czynienia, gdyby nikt tej szyby nie wybił i wtedy te pieniądze zaoszczędzone w ten sposób można by przeznaczyć na to, żeby dać możliwość zarobkowania komuś innemu, no ale dóbr będzie mniej. Bo w momencie, kiedy chuligan wybija szybę, to my tą szybę tylko wstawiamy na powrót, czyli wracamy do punktu startowego niejako, natomiast tam, gdzie tej szyby nie wybija, tam też możemy sobie za te zaoszczędzone w ten sposób pieniądze zakupić dodatkowe dobra. I cała puenta tego scenariusza jest taka, żeby zawsze patrzeć nie tylko na to, co widać, ale również na to, czego nie widać. Tak to Bastiat ujmuje, czyli patrzeć nie tylko w tym konkretnym przypadku na tego szklarza, który będzie miał pewną pracę do wykonania w momencie, kiedy chuligan szybę wybije, ale też patrzeć na tego, dajmy na to, szewca, czy budowniczego, czy kogokolwiek innego, który wtedy pracy mieć nie będzie, z uwagi na to, że po stronie piekarza nie będzie tych oszczędności, za które pewną dodatkową pracę można by zakupić. Także Bastiat tutaj stara się wykazać, a potem przedstawiciele szkoły austriackiej trzymają się w bardzo ścisły sposób tej zasady, że analiza ekonomiczna polega na nie skupianiu się wyłącznie na widocznych konsekwencjach pewnych działań, ale też na ich niewidocznych konsekwencjach, to znaczy na tak zwanych scenariuszach kontrfaktycznych. I teraz czasem ci, którzy uważają, że na przykład austriacka teoria pieniądza czy cyklu koniunkturalnego w powiązaniu z taką bardzo krytyczną oceną instytucji banków centralnych na przykład pozwala zidentyfikować pewne spiski gospodarcze tam, gdzie inni nie potrafią ich zidentyfikować, no to jest właśnie pewne konsekwentne stosowanie tej bastiatowskiej analizy, no bo wtedy my skupiamy się też na tym, czego nie widać, tego, co jest ukryte za jakąś tam zasłoną niewiedzy. Tylko proszę zwrócić uwagę, że to, czego nie widać, ten na przykład szewc, który nie dostanie pracy, czy ten budowniczy, który nie dostanie pracy, to jest w tej analizie Bastiata coś, co jest nam niezbędne do tego, żeby przeprowadzić pełną analizę ekonomiczną. To jest analitycznie niezbędne. My, jeśli nie skupimy się również na tym, czego nie widać, to znaczy na tym, jakie konsekwencje mają pewne wydarzenia gospodarcze nie tylko dla jednej osoby, czy dla jednej grupy, ale dla wszystkich grup, no to to jest niezbędne nam z ekonomicznego punktu widzenia. Natomiast ci, którzy uważają, że to, czego nie widać, to są właśnie jakieś rozmaite machinacje, jakieś rozmaite spiski, które mogą się gdzieś tam w tle odbywać, to oni na dobrą sprawę skupiają się na czymś, co nie jest nam niezbędne do analizy ekonomicznej, bo jak już powiedziałem, jeśli my na przykład stosujemy narzędzia szkoły austriackiej, to my jesteśmy w stanie skrytykować funkcjonowanie, czy w ogóle zasadność istnienia takich instytucji jak banki centralne, niezależnie od tego, czy one powstały wskutek jakichkolwiek spisków, czy też nie. Niezależnie od tego, jakie motywacje szły za stworzeniem tego rodzaju instytucji. To jest już rzecz, nawet jeśli historycznie ciekawa, to ekonomicznie stosunkowo nieinteresująca, nieistotna. I w związku z tym nie ma tutaj analogii pomiędzy używaniem pewnych narzędzi ekonomicznych po to, żeby pewnych rewizji historycznych dokonywać, odkrywać jakieś działania, które no, starano się zakryć przed opinią publiczną. Nie ma analogii pomiędzy tym, a dokonywaniem tego rodzaju analizy kontrfaktycznej, jaką posługiwał się Bastiat. Także ilekroć Państwo natkną się na przykład w internecie czy w jakichś artykułach popularno-naukowych na sugestie, że austriacka szkoła ekonomii szczególnie się przydaje do przeprowadzenia takich właśnie niepokornych, rewizjonistycznych analiz historycznych, dlatego że no właśnie czerpiemy inspirację z tych narzędzi analitycznych, które dał nam Fryderyk Bastiat, no to trzeba być wobec tego sceptycznym, mając właśnie na uwadze, że nie ma tutaj żadnej analitycznej czy logicznej analogii. To, o czym mówił Bastiat, to jest coś innego. To skupianie się na tym, czego nie widać,
służy temu, żeby mieć pełen obraz pewnych wydarzeń, po to, żeby móc wystarczająco złożoną i kompleksową analizę ekonomiczną przeprowadzić. Natomiast przeprowadzenie nawet najbardziej złożonej i kompleksowej analizy ekonomicznej nie wymaga od nas świadomości tego, jakie konkretne motywacje szły za jakimikolwiek działaniami. Wystarczy, że jesteśmy świadomi logicznie koniecznych konsekwencji konkretnych działań i to nie tylko osób, które w sposób bezpośredni są powiązane z jakimiś rezultatami, takimi jak na przykład to wybicie szyby przez chuligana, ale również osób, które mogą być poszkodowane jakoś poprzez tego rodzaju zdarzenia w sposób pośredni. Także to mi się wydaje dosyć ważne. Tutaj również nam się rysuje wyraźna różnica porządków pomiędzy analizą stricte ekonomiczną, a jednak znacznie szerszą analizą historyczną, która też musi brać pod uwagę względy socjologiczne, psychologiczne i tak dalej. Dobrze, myślę, że tutaj się już zatrzymam, bo myślę, że to są trzy takie najczęściej spotykane, uproszczone wersje austriackiej szkoły ekonomii, czy pewne cechy, które się przypisuje austriackiej szkoły ekonomii, pomimo że nie są one zdecydowanie jej konstytutywnymi cechami. Także tutaj bym się już zatrzymał, podziękował Państwu za uwagę i zachęcił do ewentualnej dyskusji. Dziękuję bardzo.